No, chyba szaman jest. No tak, moi mili, witam, bo widzę, że niektórzy na podsłuchu przynajmniej szamana mają. No to krótkie sprawozdanie z dzisiejszych pierwszych naszych honoraskowych bosaków. No, dwa wejścia. Znaczy dzisiaj szaman i Tomek weszliśmy 3 razy z okazji tego pierwszego dnia bosakiem i zeszliśmy, więc takie właśnie były między innymi procesy, chociaż nas tylko 9 osób dzisiaj schodziło, to w sumie ponad 16 razy, znaczy ponad 16 razy byliśmy bosakiem na Skrzyczne, a dzisiaj tu na Skrzycznym tłumy wyjątkowe. Ale w zasadzie szaman z playbacku trochę powie, bo jeszcze nie z playbacku czeka go dzisiaj mnóstwo roboty, bo z okazji tych bosaków i przy okazji, z okazji różnych innych tutaj robót, które się dzieją w czasie szkoły, no to jeszcze nie wszystko jest wykonane. No a jeszcze 2 intensywne dni nas czekają z finałem pewno. W niedzielę ostrym, wcale nie takim oczywistym, a nie wiadomo jak tam z pogodą, bo dzisiaj miało być pięknie i słonecznie, a mieliśmy tutaj parę ładnych godzin ulewy. No ale dzięki temu łatwiej było te 3 razy wejść, bo było miękko. No i wszystkim się to udało. Także moi mili, szaman z playbacku. Tak. No. To 105 raz. Szaman start. Na Skrzyczne. W pierwszy dzień bosaku. No bo to pierwszy dzień, który szaman 3 razy w ciągu dnia bosakiem na Skrzyczne wyjdzie. No jak się uda, bo dopiero startuje. Sądrasek 19:58. To już do zachodu parę minut zostało. Trzeba będzie iść po cienku i po cienku wracać. A ślisko jest nieźle. Bo miało dziś nie padać. No ale te działania na przestrzeni były mocne. No i nieźle lało. No ale jak to pierwszy dzień bosaków. Przestrzeń nasycić się musi wszystkim. Zrobiło się zimno jak cholera. 11 stopni już mamy. W nocy będzie pewno 8 albo 7. Tak jak niby zapowiadali. Na Skrzycznym może być 5, a może i nie. Dzisiaj rano w jedności byliśmy na wschodzie słońca, czyli Ola była na wschodzie słońca. Potem poszła i Ola, i Marcin, a potem z Tomkiem byliśmy. To już nie o wschodzie słońca. Po 7 rano. No ale trzeba było zaznaczyć i narysować stopy
białe i niebieskie na kamieniach, żeby wszyscy wiedzieli, że Bosakiem chodzi się na skrzycznym. No. A potem zeszliśmy. Zjeść coś. Chcieliśmy nasze drzwi cudowne zamontować. Ale ten proces zarąbisty jest. Niecierpliwili się. No i szaman pozrywał śruby, zawiasy, no i nie udało się drzwi zamontować, ani futryny. No zobaczymy, jaki to jeszcze będzie proces z tymi drzwiami, z tą futryną. Dobrze by było, żeby te drzwi były chociaż na niedzielę, na koniec, żeby drzwi co oczyszczają, co błędu, zaczęły funkcjonować. Ale zobaczymy. Trzeba jeszcze do nich zamek, jak się da, to zawiasy kupić. No i dopiero zainicjować ten proces. Jak nas siedmioro przez nie przejdzie, to będą działać. I z nas dziewięcioro weszło w sumie Bosakiem na skrzyczne. Pięcioro nie trzeba policzyć. Dwoje wyszło po razie. Dwoje po trzy razy. Czyli razem osiem. Nie, troje wyszło po razie. Czyli trzy. Dwoje po trzy razy. Czyli sześć. Razem dziewięć. I czworo po dwa razy też się nie zgadza. Dwoje trzy razy to sześć. Troje dwa razy to sześć. To razem 12 i czworo po razie to razem 16. No to i tak chyba największa ilość Bosaków jednego dnia przekroczyliśmy. 13 najważniejsze. Jutro zobaczmy, ile się uda, ale dziś przekroczyliśmy, bo jutro już nie ma takiego ciśnienia. Cyfry są ważne. Jakby kto myślał, że nieważne. Takie to bajania. Pierwszy dzień Bosaków. Szamana. Teraz fajnie się idzie. Mięciutko. Bosakiem po deszczyku.
takie istotne informacje znowu nie są, ale skoro chcieliście, przynajmniej niektórzy, im pomierzyć, co się u nas dzieje. Bosaki pierwsze, obrazkowe, no to macie. Ludzi było mnóstwo. Chyba więcej. 9%. Wyjechało na kanapie. No, zeszło trochę więcej niż wyszło. No bo to oszczędność jest. Już 15 zeta trzeba wybulić, żeby wyjechać albo zjechać ze Skrzycznego. No to już na wyjechanie jak pójdzie, potem jeszcze na piwo w stronisku albo co, albo na kiełbaskę, albo na placki z ostypkiem. No to już potem różnie jest. To chociaż można zejść. No bo tak jak szaman mówił, ten, kto z mocą jest, albo pomoc idzie, to na górę idzie. A ten, co mocy nie ma, albo chce stracić to, co ma, no to wyjedzie kanapą dla poprawienia humoru, sobie zejdzie, a czasami i zjedzie też w większości wypadków. No ale to nie będziemy w to wnikać, bo rozdział światu już jest. Och, jakbyście widzieli, jak tu ślisko jest teraz. Jakby tak szaman oczami kręcił, przekazuję wam ten obraz, to byście nie myśleli, że łatwo na Skrzyczne po deszczu wyjść. Bo jakby nie kichy, to można by zęby wybić. No ale kiki są, no to zębów się nie wybija. Już do lasu szaman nad Jaworzyną doszedł i zaraz nie będzie gadał, bo dziś musi szybciej zapychać niż wtedy, co wam opowiada. Idąc powoli, bo całkiem po ciemku nie chcę schodzić. Dzisiaj nas Marek odwiedził. Jeszcze na koniec wam szaman powie. No, najważniejsze, że się ktoś pojawił. Przyszedł Bosakowicz, słynny z Wisły, za Przełęczy, salmo polskiej, co po drugiej stronie jest Wisła słynna na całą Polskę. No i przyjechał do nas i bosakował z nami. Całkiem dobrze mu to szło. Kondycję Marek ma. Zarąbistą, nie wiadomo, czy szaman by go dogonił. No ale chociaż to pierwsze wyścigi szamańskie. No to na razie takie, co wyścigować się chcą, nie ma. Się pojawił, no to będą wyjść. Na razie dzisiaj spokojnie. Każdy swoim tempem szedł, bo każdy gotowy
na różne rzeczy jest i swoim tempem trzeba chodzić na początku, zanim stanie się obojętne, jakim tempem się idzie. Tak jak szaman teraz, chociaż pod górę idzie, to idzie tak, jakby szedł w dół. Szybko. Co za różnica, czy w górę, czy w dół. Jak się po moc idzie, to moc z każdym krokiem większa. I nie ma znaczenia, czy w górę, czy w dół. A pod górę wiadomo, że więcej mocy się zdobywa, bo więcej przeciwności. A w dół, no to i pod własnym ciężarem się każdy stula. Ale tu już szaman mówił nie raz. To nie będzie powtarzać. Może wam na górze powtórzy. Tu na razie. 14:44. No i tak niestety się nie nagrało więcej. Znowu jakaś była awaria sprzętu, no ale takie info można powiedzieć. Tylko z bosaków naszych dzisiejszych i dzisiaj wiele więcej szaman nie powie, bo jeszcze działań sporo. Do ogniska też szaman was chyba nie zaprosi, bo niepodciągnięty kabel za długo by to trwało, bo jeszcze siedzimy przy ognisku. No ale szaman właśnie info na przestrzeń, żeby dać, od niego odszedł. Także moi mili, jak się uda, to jutro być może jakieś z drugiego dnia bosaków info będzie, tak jak szaman mówił. Może uda nam się jutro zamontować drzwi, a przynajmniej przygotować to do tego, żeby przez nie przejść w niedzielę na finał naszych bosaków, bo to słynne drzwi będą. No ale ze względu na to, że wymagają dużych nakładów energetycznych, no to tutaj różne trudności w związku z tym się pojawiają. No ale wszystko jest do pokonania, więc z tym sobie też poradzimy. Pewno jutro. Trochę zdjęć tutaj tak na szybko wam pokazuję z tych naszych dzisiejszych bosaków. No i oczywiście zaczęła tablica pracować, ale nie wiem nawet, czy jest zdjęcie na powrót. No w zasadzie jest. Znowu się pojawiło prawo wszechświata podstawowe z jedyne, jak to tutaj na tablicy napisane. Ale to już niektórzy znają na koniec. Tak czy tak. To wam pokazuję. Także bosakujcie z nami, gdziekolwiek jesteście. Zachęcam do tego, bo możemy się w tym połączyć, będąc w różnych miejscach, no i te efekty się w pewien sposób kumulują. Zachęcam do spróbowania, bo ci, co nie próbują, nie wiedzą, czego mogą nie doświadczyć, albo co mogą doświadczyć, kiedy spróbują. Wtedy się dowiedzą. Także życzę wam dobrej nocy.
No i myślę, że do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.